Wzrost kosztów życia sprawia, że coraz więcej osób musi zaciskać pasa. Jak znaleźć w swoim budżecie domowym 100, 200, 500 czy nawet 1000 zł, kiedy wydaje nam się, że nie możemy oszczędzać już na niczym więcej? W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam 10 ultra skutecznych pomysłów na znalezienie dodatkowych pieniędzy. Jeżeli więc szukasz ciekawych pomysłów i inspiracji na poprawę swoich finansów, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Powiedzmy sobie to szczerze. Pieniędzy nigdy dość i ile byśmy ich nie zarabiali, zawsze w naszym życiu pojawi się wydatek, który niespodziewanie rujnuje nasze misterne plany budowania poduszki finansowej. Ponadto wiele osób zmaga się z ciągłym brakiem gotówki i dniami i nocami zastanawia się, jak oszczędzać więcej pieniędzy. Jak się okazuje, istnieje kilka prostych, ale zarazem bardzo skutecznych pomysłów na poprawę naszego budżetu domowego i wcale nie potrzeba studiów z ekonomii, aby ogarnąć ten temat. Przyjrzyjmy się więc najskuteczniejszym pomysłom na znalezienie dodatkowych środków w naszym budżecie domowym. Pierwszym pomysłem na poprawę naszych finansów jest rozpoczęcie monitorowania naszych wydatków. Nie możemy dowiedzieć się niczego, jeżeli nie wiemy, ile i na co wydajemy nasze pieniądze. Wiele osób w tym miejscu wzdycha i przed oczami widzi niekończące się stosy paragonów i karteczek, na których zapisujemy każdy, nawet najdrobniejszy wydatek. Prawda jest jednak taka, że wystarczy monitorować wydatki powyżej 50 zł, aby łatwo móc nakreślić sobie ogół naszych wydatków. Jest to jeszcze łatwiejsze, jeżeli płacimy za większość naszych zakupów kartą. W takim przypadku wystarczy raz na tydzień przejrzeć wyciąg z naszego konta bankowego. Kiedy wiemy już, ile wydajemy, czas zastanowić się nad tym, na co przeznaczamy nasze pieniądze. Jeżeli widać, że 4 razy w tygodniu, rano i po południu kupujemy sobie kawę i hot doga na Orlenie, możemy w łatwy sposób wytropić i wyeliminować tego typu zachowanie z naszego budżetu, oszczędzając przy tym prawdziwe krocie. Chodzi o to, aby zlokalizować newralgiczne punkty naszych wydatków, zadając sobie proste pytanie: jak mogę ograniczyć ten czy inny wydatek? Kiedy mamy za sobą podstawę, którą jest monitorowanie i kontrola wydatków, czas przejść do innych sposobów na stuningowanie naszego budżetu domowego. Drugim najlepszym sposobem na pozyskanie 100, 200 czy nawet 1000 zł w naszym budżecie domowym jest zwiększenie zarobków. Nic nie jest tak skuteczne jak dodawanie kolejnych pieniędzy do naszego budżetu domowego. Zwiększenie strumienia dochodów, który płynie nieprzerwanie do naszego konta, jest najskuteczniejszym sposobem na wyjście z długów i poprawę naszego poziomu życia. Owszem, możemy oszczędzać na pewnych rzeczach, ale największy zwrot z inwestycji otrzymają ci, którzy będą nieprzerwanie i niestrudzenie poszukiwać pomysłów na dodatkowy dochód. A tych naprawdę nie brakuje. Zaczynając od standardowo wzięcia nadgodzin w pracy, poprzez dodatkowy etat, kończąc na niezliczonych pomysłach na dorabianie. Opcji jest naprawdę ogrom i na moim kanale znajdziecie dziesiątki, jeśli nie setki inspiracji na zwiększenie swoich dochodów. Aby nie być gołosłownym, podsyłam Wam link do tego typu filmu. Powinien on teraz ukazać się Waszym pięknym oczom u góry ekranu. Jeżeli macie już dodatkowe zajęcie, które przynosi Wam zarobek, dobrym pomysłem na znalezienie dodatkowych środków w Waszym budżecie może być oszczędzanie na transporcie. Ten segment pochłania niezwykle dużo naszych środków i jest wiele pomysłów na to, jak oszczędzać tutaj spore sumy. Pierwszym jest oczywiście zastanowienie się nad tym, czy potrzebujemy aż tylu samochodów w naszym domu. 3 czy 4 auta, które nie używamy zbyt często, są prawdziwą świnką skarbonką, która co róż woła, a to o ubezpieczenie, a to o przegląd, a to o olej, nowe opony itd. itd. Jeżeli tylko możecie, zastanówcie się nad zmniejszeniem liczby samochodów w rodzinie, zwłaszcza jeżeli mieszkacie w mieście i wszędzie możecie dotrzeć komunikacją miejską, która jest tanim środkiem transportu. Ponadto zastanówcie się nad zakupem roweru lub chodzeniem na piechotę do pracy. Kiedy pogoda jest dobra, spacer nie tylko sprawi Wam przyjemność, zaoszczędzi pieniądze, ale co najważniejsze, poprawi Wasze zdrowie, a to jest ogromna oszczędność. No właśnie. Zdrowie. Ten segment jest również niesamowicie szerokim i można go spokojnie stuningować. Pierwszym pytaniem, które warto sobie zadać, to to, ile jem śmieciowego jedzenia, palę papierosów czy też wypijam alkoholu. Uwierzcie mi, jeżeli pozbieracie swoje miesięczne wydatki na te cele do przysłowiowej kupy, okaże się, że tracicie naprawdę masę pieniędzy. To jednak nic.
Ważniejsze od pieniędzy jest wasze zdrowie, które sukcesywnie niszczycie, serwując sobie samemu niezdrowe rzeczy. Jeżeli śmieciowe jedzenie serwujecie sobie często, to tracicie pieniądze i zdrowie, a to drugie jest trudne do odzyskania. Przez grzeczność nie wspomnę, że wydatki na lekarzy specjalistów są niezwykle kosztowne. Dlatego też starajcie się dbać o stan swojego ciała, ponieważ jest to jedna z najlepszych inwestycji, jaką możecie poczynić. Otyłość niesie ze sobą zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania na przeszło 200 chorób. Warto więc wydać pieniądze na karnet na siłownię czy też nowe buty do biegania i oszczędzić sobie tym samym zmartwień. Polecam wam zastanowić się nad tym tematem, ponieważ jest on niezwykle ważny. Każdy z nas chce żyć w dobrym zdrowiu jak najdłużej, więc warto już dziś zapobiegać jego pogarszaniu i to na własne życzenie. Na sam koniec tego zagadnienia zostawiam was z cytatem Dalai Lamy. Człowiek poświęca swoje życie, by zarabiać pieniądze. Następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera, tak naprawdę nie żyjąc. Kolejnym arcyważnym aspektem, jaki sprawi, że wasz budżet domowy odżyje, jest wasze zadłużenie. Kredyty, pożyczki czy spłata karty debetowej to prawdziwe pijawki, które odsysają pieniądze z naszego portfela w sposób bardzo skuteczny. Dlatego też walka z naszym zadłużeniem jest kluczowa w poprawie naszego przepływu pieniądza. Sprawa tutaj ma się bardzo prosto. Im mniejsze zadłużenie, tym lepiej. Warto więc skupić się po pierwsze na zaprzestaniu zadłużania się, zwłaszcza na głupie i niepotrzebne wydatki. Po drugie, warto jak najmocniej redukować nasze zadłużenie poprzez jego nadpłatę, kiedy tylko możemy. Zdejmowanie obciążenia z naszych bark, jakim jest zadłużenie, jest niezwykle istotnym elementem naszego budżetu. Owszem, kredytu hipotecznego nie damy rady spłacić w kilka miesięcy, ale lekką ratkę na pralkę czy też nowy smartfon już tak. Polecam wam więc traktować zadłużenie jako naszego największego wroga i walczyć z nim wszelkimi możliwymi sposobami. Kolejnym bardzo pomocnym nawykiem, który przysporzy wam sporo oszczędności, jest odkładanie zakupów w czasie. Zakupy w sieci sprawiają, że kupujemy bardzo impulsywnie. Kilka kliknięć i paczka już do nas leci. Przed każdym więc zakupem dajcie sobie 24 godziny przerwy. Włóżcie go do koszyka i tam go pozostawcie. Jeżeli po tym czasie wasza chęć na dany produkt będzie na takim samym poziomie, po prostu go kupcie. Często gęsto może się jednak okazać, że wcale nie potrzebujecie danej rzeczy i po prostu jej nie kupicie. W skali miesiąca czy też roku takich nieprzemyślanych zakupów mogą być dziesiątki, a nawet setki, a to przekłada się na dziesiątki, setki, a nawet tysiące złotych oszczędności w naszym budżecie domowym. Kolejnym trikiem, jaki warto sprawdzić, jest kontrola naszych subskrypcji. Platformy VOD i telewizja wiodą tutaj prym, ale myślę, że każdy z nas ma w swoim budżecie domowym pewne subskrypcje, które wyciągają z naszego portfela pieniądze. Dlatego warto przejrzeć nasze rachunki i zobaczyć, czy do szczęścia potrzebujemy Netflixa, HBO Go i pięciu innych podobnych serwisów, które co miesiąc upominają się o swoje pieniądze. To samo tyczy się rachunków, jakie płacimy. Zadzwoń do swojego dostawcy internetu czy też abonamentu komórkowego i rzuć mu w twarz wypowiedzenie. Zobaczysz, jak szybko może okazać się, że mają oni dla ciebie wyjątkowe promocje, które dotąd były poza twoim zasięgiem. Jak widzicie, istnieje naprawdę sporo sposobów na znalezienie w naszym budżecie domowym 100, 200 czy nawet 1000 zł. Tak na dobrą sprawę, każdy z nas jest w stanie już dziś zmienić swoje wydatki i podnieść poziom swoich oszczędności. Wystarczy tylko zacząć i mam nadzieję, że ten materiał zainspirował was do przeglądnięcia się swoim wydatkom. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę. I do zobaczenia wkrótce.